Dzień dobry, nazywam się Stefan. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat zobowiązania instruktorskiego druha Artura Kamińskiego, który okazał się gwiazdą chówca ZHP Włocławek. Tak naprawdę gwiazdą nieodkrytą. Było ciężko, było różnie, były przestoje, ale była też i ciężka praca. Wydaje mi się, że ta próba przewodnikowska dała coś nie tylko samemu Arturowi, ale i innym ludziom. Innym ludziom może bardziej do myślenia, a Arturowi, nie wiem, może wiedza, może coś takiego. Ja też się przy okazji tego bardzo wielu rzeczy nauczyłem, nabrałem doświadczenia i jestem wdzięczny w ogóle za to, że są tacy ludzie jak Artur i że jest po prostu dla kogo pracować. Dziękuję. Poprosiłeś mnie, żebym powiedział kilka słów o kamieniu. Przypomniałeś te czasy, kiedy byłem jego opiekunem próby przewodnikowskiej, kiedy stawał się instruktorem. Bardzo żałuję tego, że nie mógł się spełnić w 100% jako instruktor, bo wiem, że wywiązałby się z tego zadania doskonale. Był fajnym, ciepłym, przyjaznym człowiekiem, który mógł dokonać wielu rzeczy, ciekawych rzeczy. Dzięki swojej niebywałej osobowości on przyciągał do siebie ludzi. Nie potrafił drugiego człowieka skrzywdzić, tak przynajmniej mi się wydaje. Dlatego wokół siebie po prostu między innymi mnie przyciągnął, mnie i wielu innych ludzi przyciągnął się do siebie. Ja pamiętam, był taki okres, że w szkole zawodowej biegałem do Belasa, żeby pograć w piłkę koszykową, tam Ziębia 7, kiedy Belas, prawda, zajął się innymi różnymi poważnymi rzeczami, nie miał dla nas czasu. Swoje, że tak powiem, podwórko przenieśliśmy właśnie do kamienia i ta słynna jego pizza. Tej rzeczy się po prostu nie zapomina. Szkoda, że go nie ma. Wszystko. Nigdy nie jest tak, że jeśli coś robimy, jesteśmy z tego zadowoleni do końca. Było parę niedociągnięć, niedomówień, ale to przez to, że po prostu wszystko na wariackich papierach, jak to często u nas bywa. Ale wielkie podziękowania dla Wojciecha, Hiszpana, za przygotowanie i za pomysł całego przedsięwzięcia. Oczywiście wielkie podziękowania dla Jakobka, który zgodził się po przysiędze i parę godzin spędzonych we Włocławku spędzić również tutaj z nami. No i oczywiście wielkie ukłony w kierunku kamienia. Mamy nadzieję, że zostanie jednak naszym drużynowym, że to, co zdobył, to, czego się nauczył, wykorzysta w pracy z nami i że będzie na pewno dobrym instruktorem i wychowa wielu jeszcze super ludzi. Na razie. Kamień był takim człowiekiem, co wszystkich zawsze potrafił zaskakiwać. Wymyślał i stwarzał takie sytuacje, że nikt się nie spodziewał, że cokolwiek może mieć takie, że tak powiem, skutki i przejścia, jak kamień wymyślał różne dziwne rzeczy. Pamiętam, jak najbardziej mnie zaskoczył z Julitą, kiedy będąc na obozie wędrownym z Jackiem Pawłowskim, siedziałem przy ognisku w Wiśniowej, grałem na gitarze dla swoich podopiecznych i nagle zobaczyłem kamienia, który się przemyka między ludźmi. Całkowicie nie skojarzyłem tego, że jestem w ogóle w górach, że kamień był we Włocławku, nie był z nami. Tak króciutko, o, cześć kamień. Za mną dopiero konsternacja, kamień, co on tu robi? On po prostu z Julitą przyjechał na stopa z Włocławka. Podjęli decyzję dosłownie w 5 minut, że jadą do Chlewika i przyjechali. Zabrał parę zupek od mamy ze sklepu, parę pasztecików
które zresztą potem miały bardzo negatywne skutki w drodze powrotnej. No ale to już jest inna historia. Taki był Kamil. To był jeden z nielicznych ludzi, którego wszyscy lubili. Nie miał wrogów, nie miał ludzi, którzy go nie akceptowali. Wszyscy go lubili, kochali nawet. Był duszą towarzystwa, był człowiekiem, który nie potrafił odmówić pomocy innym. Zawsze jak coś było potrzeba, zawsze był na miejscu, zawsze zrobił, zawsze pomógł. Nawet jeśli chodziło o takie nietypowe sprawy jak na przykład pomoc w pracy mi osobiście, kiedy to chyba przez miesiąc czasu pracował za mojego kolegę, który się rozchorował, nie mając zielonego pojęcia o stolarce, o meblach. Jeździł po prostu ze mną na montaży i spędzaliśmy wówczas ze sobą ze 12 godzin dziennie. Po prostu taki był Kamil. Zawsze dla wszystkich pomocny. Po prostu Kamil. Ja chciałem powiedzieć od siebie, ze strony może harcerzy najpierw. Cieszę się, że po prostu przybył na nowy, fajny, naprawdę bardzo fajna osoba. Jako Artur Kamiński, jako instruktor, nie wiem, jest to naprawdę człowiek świetny. Moim zdaniem brakuje takich ludzi, jest ich mało na pewno. I cieszę się, że on jest po prostu u nas w drużynie, z nami jest. Cieszę się, że udało nam się coś takiego zorganizować dla niego. Mówię my, tutaj ogółem, bo tutaj jest duża zasługa nas, a w szczególności właśnie Wojtka. Tu Hiszpan jednak był tym głównym inicjatorem, który to wszystko właśnie pomógł stworzyć całą tą scenizację i tak dalej. Także za to mu wielkie dzięki. Jeżeli chodzi o Artura, no mam nadzieję, że teraz po tym całym zobowiązaniu instruktorskim pomyśli troszeczkę też inaczej o harcerzykach. Myślę, że takie pudełeczko to będzie dla niego za mało na nasze wspomnienia. Już jest za mało, ale myślę, że w przyszłości takich pudełeczek będzie setki, tysiące dla nas wszystkich, żebyśmy mieli co wspominać na najwspanialsze nasze lata. Także póki co, cieszę się, bardzo dziękuję wszystkim, całej drużynie za pomoc. Naprawdę bardzo fajne dzięki. Trzymaj się, czuwaj, cześć. Kamienia pamiętam po prostu z jednej bardzo dobrej strony, z najważniejszej. Jego wielką chęć, zapał do wszystkiego, największego przyjaciela, najbardziej pozytywnego nastawienia do wszystkiego, co się dookoła działa. Można na palcach jednej ręki, moim zdaniem, liczyć osoby, o których nie może powiedzieć z żadnego złego zdania i to jest na pewno, niech się znajduje też Kamil. Pozostał w moim sercu w samych pozytywnych wrażeniach, wspomnieniach. Pamiętam dobrze jego zapał, jego miłość do ludzi, do zwierząt, do najmniejszych, co widać było na przykład po małym chichraczku, który u nich w domku biegał. I że po prostu dla wszystkich jakikolwiek miał dobre podejście. Emanował też niesamowitym poczuciem humoru. Każdy chyba go pamięta z tej strony, że jego charakterystyczny śmiech i to, że on lubił być też swoim takim centrum uwagi, ale promieniował naprawdę samą pozytywną energię. Oprócz tego, co jeszcze, tak jak wspomniałem na samym początku, jest to człowiek, na którym naprawdę na nim można było polegać, to za każdym razem. I to się też pamięta, był to człowiek bardzo chętny do jakiejkolwiek pracy, do pomocy. Zapał, który u niego czasami emanował, to po prostu mnie też sam sobie rozwalał. Był niesamowitym człowiekiem, żałować tylko, że to się działo, to po prostu jakoś nas to tak złapało. Mam nadzieję, że wiele ludzi, młodych ludzi może wziąć z niego przykład. Czy to będzie jakiś ten film, który teraz właśnie kręcisz, będzie przedstawiał jego historię, że naprawdę to jest człowiek, z którego można brać bez najmniejszego problemu przykład i kierować się tym. Dlatego właśnie bardzo dobrym pomysłem jest informacja, pokazanie tego, jaki on był, bo to jest człowiek godny wszystkich jakichkolwiek poleceń, zwrócenie na to uwagi, jaki on naprawdę był. I to mi trzeba przynajmniej. I to wiem o tym. Także pamiętajcie z każdej możliwej strony. Wiem, że każdy z nas o tym pamięta i każdy o tym wie, ale niestety czasami to chwila zadumy, tak jak jest to teraz. Są to pewne momenty, kiedy sobie przypominamy o naszych starych kumplach, przyjacielach
i warto na pewno o nim pamiętać i o tym mówić. Także wielkie dzięki, jeżeli coś mi się jeszcze nasunie, to na pewno dam informację, ale proszę pamiętać. Dzięki. Czuwaj wszystkim. Właśnie się spotkałem teraz z Balonem na nagraniu naszego filmu. Parę słów o kamieniu. Wspomnień. W sumie powiem tak na początek ogólnikowo. Jak to kiedyś mówiliśmy, takie hasło, które się przyjęło. Przyszła era na skatera. To było to, że właśnie była taka pewna młodzież, wśród nich właśnie był kamień. Artur Kamiński, kamień przez nas zwany. Jeden z najfajniejszych i z najlepszych ludzi tworzących trzon naszej drużyny. Jako dobry harcerz, w sumie dobry harcerz, można powiedzieć. Też przede wszystkim wspaniały człowiek i przyjaciel i kolega. Jeden z moich nielicznych przyjaciół, z których najbardziej zapamiętałem. Było chwile z nim spędzone były jednym z moich najfajniejszych i najprzyjemniejszych chwil. Było, żeby tu rozmawiać i gadać o tym wszystkim, trzeba by było tutaj siedzieć z godziny albo i półtorej, a może i więcej. Mówiąc krótko o tym wszystkim, o nim, o kamieniu, o koledze, powiem krótko i na temat. Chciałbym wam życzyć takiego harcerza i takiego przyjaciela. Witam, Kabel z tej strony, można powiedzieć bliski kolega Artura. Nadszedł wspomnień czar, stoimy przed szkołą, można powiedzieć byłą 21, teraz jest zespół szkół numer 3. Uczyliśmy się z Arturem w tej szkole, praktycznie od pierwszej klasy siedzieliśmy razem w ławce. Był jednym praktycznie z najlepszych moich kumpli, z którymi urzędowałem przez wszystkie lata. Razem odwalaliśmy wszystkie numery. No dużo by opowiadać, to jest na przynajmniej cały dzień opowiadania wszystkim poszczególne, po prostu wszystkie z życia wzięte. Mija już parę lat od śmierci Artura. Mam nadzieję, że wspomnienia jakieś zostaną, po prostu są zdjęcia, są nagrania. No brakuje go nam praktycznie, trudno się tak wypowiadać przed kamerą, to by trzeba było porozmawiać na spokojnie przy ognisku, trudno powiedzieć. Nigdy nie nagrywałem się przed kamerą, dlatego nie potrafię tak opowiedzieć. Chciałem coś powiedzieć na temat Artura, ale trudno mi, naprawdę trudno mi. Wspomnienia zostają. To będzie wszystko. Ale zaśpiewałem sobie coś przy ognisku, dawno sobie śpiewałem. Nie, ty. Co ty robisz na poważnie? Jesteś to 6 lat później? A gdzie jest pies? On sobie kopie tu. Wiesz co? Moja mama dzisiaj wyszła w ten ślad. Ty. Proszę gdzieś pana wystało, czemu chodzi o lat? A co twoja mama rozsiewa plotki, że męczę wypadek? No ty. Czuwaj trochę przewodniku. Od karcu świat Walborg. Jezu. Dumna, zadowolona, szczęśliwa. Sztandar Chówca Związku Harcerstwa Polskiego wyprowadzić. Spocz! Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego zobowiązania. Myślę, że się udało. Byłem bardzo zaskoczony całym tym wydarzeniem. Nie oczekiwałem aż tak doskonale przeprowadzonego tego całego zagadnienia. To jest super.
Najbardziej cieszę, że zrobili to moi najlepsi przyjaciele i którzy o mnie pamiętają zawsze, a będą pamiętać. To wszystko. Jestem pod wrażeniem i dalej. Nie wiem, co powiedzieć.